Urząd Skarbowy ma już za sobą 2,5 miesiąca przyjmowania zeznań rocznych. Przyjęto już połowę spodziewanych zeznań, jakie mają trafić do Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Wpłynęło około 24 tysięcy zeznań rocznych, z czego połowa w formie elektronicznej. Pracownicy Urzędu Skarbowego zachęcają do korzystania właśnie z tej formy składania plików. Nie ma potrzeby, co się zdarza, stać czasami w kolejkach i stracić niepotrzebnie czas. Można to zrobić z domu w sposób łatwy, sprawny i szybki. Dodam, że rok temu ten wskaźnik był mniejszy, bo wynosił 48% i było na dzień dzisiejszy 21,5 tysiąca zeznań, więc zainteresowanie ze strony podatników jest zdecydowanie wyższe. W zeznaniach zdarzają się błędy, które popełniają podatnicy. Ponad 80% błędów dotyczy zeznań w formie papierowej. Wiążą się one z koniecznością samodzielnego wpisywania danych. Jakie błędy popełniamy najczęściej? Takie najczęstsze błędy to są błędy związane z adresami. Pamiętamy o tym, że urzędem skarbowym właściwym, do którego mamy złożyć zeznanie, jest Urząd Skarbowy tam, gdzie zamieszkiwaliśmy 31 grudnia 2016 roku. Ale w momencie, jak składamy zeznanie roczne, to podajemy w nim aktualny adres zamieszkania. Także ten niuans jest bardzo istotny. Podatnicy często się mylą. No i tutaj taka prośba do podatników, do telewizorów, żeby podawali pełne adresy, czyli z numerem mieszkania, żeby nie mylili kodów pocztowych, albo nawet zdarza się, że mylą nazwy własnych miejscowości. Zdarza się, że podatnicy składają zeznania na nieaktualnych już wersjach formularzy. Odliczają też nienależne ulgi. Jeżeli podatnicy odliczali tą ulgę w latach na przykład 2006-2007, to zdarza się, że po upływie tych kilku lat zapominają, że było już odliczane i ponownie próbują korzystać. To jest błąd. Z tej ulgi już korzystać w takim przypadku nie można, jeżeli wcześniej to robiliśmy. Pamiętamy też o tym, że jeżeli składamy formularz elektroniczny i korzystamy z ulgi na dzieci na przykład, a dziecko urodziło się w ciągu roku, to też nie są takie rzadkie przypadki, to niestety musimy wskazać, zaznaczając w odpowiednim polu ilość miesięcy, czyli miesiąc urodzenia dziecka i następne miesiące, to zaznaczamy, natomiast musimy sami przeliczyć wartość ulgi, która nam przypada, bo to nie będzie 1112,04, tylko ta ulga liczona w proporcji do pełnych miesięcy, których dziecko już było na świecie, którym się opiekowaliśmy. Podatnicy ponadto mylą numery KRS, które wpisują do zeznań przy odliczaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tymczasem tego typu błędy nie są poprawiane przez Urząd Skarbowy.